Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w domu po feriach. Nagrywałem wam spalanie CRV-ki 2.0 w tamtą stronę, czyli w góry. Z boksem, przypomnę, w pełni naładowanym. 5 par nart i jeszcze snowboard i buty i w ogóle. 5 osób w środku. Bagażnik załadowany pod sufit. Z tym, że w tamtą stronę było w miarę luźno. I jechałem też tak w miarę, powiedzmy, oszczędnie. Do tego pół trasy jechała córka, wiadomo, bała się jechać szybko, też jechała w miarę oszczędnie. Natomiast jak wracaliśmy, no to gigantyczny korek, powrót ludzi z ferii, zakorkowana Zakopianka przy Nowym Targu, zakorkowana Zakopianka przy Krakowie, po prostu stałem, jedynka, dwójka i tak dalej. W związku z tym, jak już potem wpadłem na obwodnicę, to znowu przycisnąłem, żeby to przyspieszyć. Także ten powrót był dość ciężki, więc siłą rzeczy spalanie jest wyższe. To znaczy, nie wiem, jakie było spalanie stricte z powrotu, no bo nie kasowałem licznika, czyli mam spalanie od wyjazdu tutaj z Krakowa, czyli z całości. Natomiast przypomnę, że w tamtą stronę spaliła tylko 7,6, bardzo mało. Czyli z całości zrobione 370 km, prawie spalanie 8,2. Aha, i to jest całość, czyli tu są też dojazdy na stog i tak dalej, górki, nie górki, manewry, nie manewry. No i właśnie większa prędkość na obwodnicy i do tego z boksem na dachu. 8,2. Nadmienię jeszcze, bo ostatnio linkowałem komuś filmik ze spalania do Chorwacji, gdzie jechaliśmy z platformą i 4 rowerami, i boksem i tak dalej. I CRV-ka spaliła 8 litrów na całej trasie do Chorwacji. Podlinkuję wam ten filmik. Natomiast średnia prędkość z całości 47 na godzinę. Zobaczcie, jaka niska. W tym była obwodnica, Zakopianka i tak dalej. Bo tak spadło przez te korki. Dzięki. Trzymajcie się.